niezależna właściwie od bardzo długiego czasu wylicza marszałkowi Grodzkiemu każdy dzień. I nagle po z górą 420 dniach jest głosowane uchylenie immunitetu. Czy to chodzi tylko o twarde dowody, które są na bliskiego współpracownika marszałka i na to, że jest obciążeniem, a może też chodzi o to, żeby przykryć dokumenty wciąż nowe, które wypływają kompromitujące przewodniczącego Tuska? No, pewnie chodzi o jedno i o drugie. Tak naprawdę pozostaje to wszystko w sferze domysłów, bo wyjaśnienia pana marszałka Grodzkiego są bardzo niemerytoryczne. Tak naprawdę zbudował taką całą wielką opowieść o tym, jak to państwo PiS uwzięło się na niego, obrońcę demokracji i praworządności. No oczywiście to jest tak naprawdę postawienie sprawy na głowie. Na panu marszałku Grodzkim, jak pani powiedziała słusznie, zgodnie z licznikiem Grodzkiego, który państwo prowadziliście już od wielu miesięcy, no od ponad roku ciążą po prostu ciążą po prostu prymitywne, takie bym powiedział, bardzo pospolite zarzuty korupcyjne. No absolutnie niedopuszczalne wobec osoby, która piastuje tak ważną funkcję w państwie, jak sam marszałek Grodzki o sobie mówi, często trzeciej osoby w państwie, i to takiej osoby, która nieustannie podkreśla ten walor moralny w polityce, tą rolę Senatu w obecnej sytuacji politycznej. Więc no niesłychana hipokryzja, taki brak pokory, brak elementarnej uczciwości i odwagi, bo to też o to chodzi. Gdyby pan marszałek miał honor, to 422 dni temu zrzekłby się samodzielnie tego immunitetu i pokazał całemu światu, że jest niewinny. Ma przecież świetnych prawników, na pewno błyskawicznie by wykazał, że jest niewinny, jeśli rzeczywiście jest niewinny. Tak, ta sprawa może rzeczywiście dzisiaj w Senacie zostanie przecięta, bo oczywiście spodziewam się, że doktryna Neumanna w Senacie wygra. Ale zarzuty pozostaną i ten cień podejrzeń pozostanie, bo pan marszałek się jednak z tych zarzutów nie oczyści, tak naprawdę tylko użyje swoich kolegów do tego, żeby uciec przed odpowiedzialnością, zasłaniając się immunitetem. Coraz częściej przebąkuje się o tym, że należałoby powołać komisję śledczą. Rzeczywiście te dokumenty nowe, które poznajemy, świadczą nie tylko o tym, że Donald Tusk zobowiązywał się do współpracy z Rosją, ale wręcz o takim serwilizmie. Komisja śledcza pozwoliłaby opinii publicznej się zapoznać, bo w bardzo wielu mediach totalna opozycja ma kryszę. No, rzeczywiście jest tak, że te rządy Donalda Tuska przez wiele lat były rządami po prostu sprzecznymi z polską racją stanu. Tak naprawdę realizowano cele polityce gospodarczej, polityce bezpieczeństwa, w polityce zagranicznej, no, które dzisiaj okazało się, że były kompletnym fiaskiem, kompletną naiwnością, że chociażby przypomnę ten cały reset z Rosją i takie oswajanie... Oczywiście i takie oswajanie Putina jako nowego typu polityka rosyjskiego, który ma jakąś perspektywę przyciągnięcia Rosji do Zachodu. No to myślę, że nie była to tylko naiwność ze strony Donalda Tuska. To była oczywiście przede wszystkim gra na samego siebie. No, Donald Tusk zawarł taki przedziwny pakt pomiędzy Rosją a Niemcami, pani kanclerz Merkel, i dzięki temu uzyskał eksponowane stanowisko w Unii Europejskiej. No ale to chyba nie jest powód do tego, ażeby Donalda Tuska ocenić jako wybitnego polityka, a raczej takiego cwanego, sprawnego gracza, który grał tylko na siebie. Senat niezgodnie z prawem powołał komisję, która miała wyjaśnić afery PiS-u. Gdyby była ta komisja, to oczywiście w świetle prawa musiałaby być w Sejmie, ale pan marszałek głosowałby za tym, żeby ją powołać? Myślę, że można by przemyśleć taką komisję, no ale ona musiałaby mieć też dość precyzyjnie określone ramy, bo tu nie chodzi o to, żeby robić komisję, która zajmuje się wszystkim, czyli niczym, ale rzeczywiście kwestia realizacji polityki polsko-rosyjskiej i całej tej osi gospodarczej, przypomnę chociażby ten skandaliczny kontrakt gazowy wieloletni, uzależnienie energetyczne Polski od Rosji i powstrzymywanie wszelkich inicjatyw związanych z dywersyfikacją źródeł energii. To rzeczywiście wszystko kwalifikuje się być może nawet i na Trybunał Stanu.